Wiemy już, jak będzie wyglądał Ostrowiecki Urząd Stanu Cywilnego po modernizacji. Samorząd Ostrowca ogłosił przetarg na wykonanie inwestycji, a w tym tygodniu podzielił się wizualizacjami Pałacu Ślubów przygotowanych przez firmę architektoniczną. Budynek pochodzący z 1915 roku przejdzie gruntowną modernizację, co ma poprawić nie tylko jego estetykę, ale także komfort pracy urzędników. No ciężko, ciężko jest. Okna się nie otwierają. Pokoje na poddaszu, więc pracownicy, jest bardzo mało miejsca na górze, a my nie mamy już miejsca na archiwum, które cały czas się powiększa, nie mamy już gdzie. Tych materiałów składować. W całym ubiegłym roku Związek Małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego zabarło 121 osób, a w tym roku już ponad 60. Sakramentalne tak w Ostrowcu pada z ust nie tylko mieszkańców miasta, ale także obywateli całego świata. Dlatego, jak twierdzą pracownicy, modernizacja jest bardzo potrzebna. U nas śluby biorą osoby z zagranicy, wielu cudzoziemców jest. Są to Austriacy, Niemcy, Brytyjczycy, Filipiny. Tajlandia. Proszę państwa, sala ślubów, w której się teraz znajdujemy, została oddana do użytku w 1997 roku. Więc nowa sala ślubów, która powstanie, jest naprawdę niezbędna. W ustawie jest już napisane, że zawarcie małżeństwa musi odbywać się w godnej formie. Ta godna uroczystość, wielka, ważna dla każdego obywatela, to również musi być piękne miejsce, w którym ta sala się znajduje. Oprócz ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego odbywają się także uroczystości związane z rocznicami długoletniego pożycia małżeńskiego. W zeszłym roku taki jubileusz obchodziło 36 par, w tym roku wniosków o organizację jubileuszu do urzędów wpłynęło już ponad 40. Samorząd Ostrowca zapewnia, że pałac ślubów zmieni się nie do poznania. Nie tylko w środku, ale i na zewnątrz. Począwszy od wentylacji, od wszelkiego rodzaju infrastruktury wewnętrznej, remont sali ślubów, remont pomieszczeń, dachu przede wszystkim. Przebudowy doczeka się nie tylko budynek główny. Zupełnie na nowo zostanie uporządkowany teren wokół pałacu ślubów i powstanie zupełnie nowy budynek. Będzie nowy budynek, gdzie będzie się przede wszystkim mieściło biuro obsługi właśnie interesanta, żeby nasi mieszkańcy mogli komfortowo y, czynności właśnie związane ze sprawami Urzędu Stanu Cywilnego y, procedować, ale też będzie, co jest ważne, archiwum. Wiadomo, że tu wszelkiego rodzaju urodzenia, zgony, to, są, to jest bardzo ważna dokumentacja, też musi być przechowywana w odpowiednich warunkach. Urząd Miasta w Ostrowcu czeka do 2 sierpnia na oferty wykonawców. Modernizacja rozpocznie się w przyszłym roku, a przebudowany... Obiekt oddany zostanie nie wcześniej niż w 2026 roku, ponieważ wykonawca będzie miał ponad 700 dni na przeprowadzenie prac. Na czas remontu Urząd Stanu Cywilnego przeniesie się w inne miejsce najprawdopodobniej do Ostrowieckiego Browaru Kultury. W tym okresie mają być tam także udzielane śluby i odbywać się uroczystości jubileuszowe.